Netflix z uporem maniaka, chociaż nikt ich o to nie prosi, próbuje przenieść na formę live action kolejne znane japońskie animacje. Po tragicznym Death Note oraz w moim odczuciu mocno niedocenionym Kowboju Bebopie przyszła pora na jedną z największych marek, jaką wyprodukował kiedykolwiek kraj kwitnącej wiśni. Więc jak wypada ten Netflixowy One Piece? Zapraszam serdecznie do recenzji. Pierwszy rozdział mangi stworzony przez Eiichiro Oda pojawił się pod koniec 1997 roku. Dwa lata później wyemitowano pierwsze odcinki serii anime pod tym samym tytułem. Manga na tą chwilę liczy ponad 106 tomów, natomiast anime zbliża się do 1100 odcinków. Co pewnie mocno odstrasza ludzi, którzy chcieliby wejść i od początku zacząć oglądać czy czytać właśnie One Piece. Ja sobie obiecałem, bo ja już lata temu zacząłem oglądać One Piece, ale tak robię sobie przerwę raz na 200 odcinków, ale kiedyś sobie obiecałem, że na emeryturze, jak już to wszystko się skończy, jak już będę stary i ledwo widział i w ogóle, to wtedy sobie obejrzę wszystko od początku do końca. Może dożyję do emerytury, nie? One Piece nigdy nie był specjalnie popularny w kraju nad Wisłą. Kiedy kraje zachodnie i Japonia jarały się One Piece'em i brygadą słomkowego kapelusza, my oglądaliśmy Dragon Balla, którym to sam autor One Piece przyznał, że mocno się inspirował. To, co jednak odróżnia One Piece od innych shonenów, czyli takich anime dla nastoletnich chłopców, gdzie się często bardzo i gęsto biją, jak chociażby Dragon Ball czy Naruto, no to otoczka, ta cała piracka otoczka. Tylko nie jest to taka otoczka, którą większość osób z krajów europejskich czy z Ameryki może kojarzyć na przykład z filmów o piratach z Karaibów. Oczywiście jest tutaj dużo wspólnych elementów, natomiast no jest to przetworzone przez tą taką japońską wrażliwość, jak ja to określam. Dobra, ale o czym to właściwie opowiada? Historia opowiada o niejakim Monkey D. Luffy'm, chłopaku, który chce w przyszłości zostać nie tylko piratem, chce zostać królem wszystkich piratów oraz odnaleźć tytułowy One Piece, czyli skarb króla piratów, który gdzieś tam na morzu, nie wiadomo gdzie, gdzieś tam jest i nikt nie może go odnaleźć. Więc nasz bohater, żeby zostać królem piratów, postanawia właśnie odnaleźć tytułowy One Piece. Po drodze spotykając wiele ciekawych postaci, która część z nich będzie jego sojusznikami i dołączą oni do jego załogi, jego statku, a część będzie jego wrogami i tak dalej, i tak dalej. Kiedy padła pierwsza informacja, że Netflix zrobi własną wersję One Piece, to pomyślałem zapewne to co każdy. To się nie ma prawa udać. Bo skoro Netflix nie poradził sobie z Death Note'em, który jest jednak bardziej osadzony w rzeczywistości, ani z Cowboyem Bebopem, który jest stylizowanym sci-fi, to jakby mieli sobie niby poradzić z historią, gdzie główny bohater jest z gumy, towarzyszy mu facet z zielonymi włosami, który trzyma w zębach miecz, a walczą oni z ryboludźmi, szalonymi klaunami i innymi dziwadłami. I kurde, ja nadal nie mogę uwierzyć, że ten serial naprawdę się udał. I chociaż ma swoje wady. Pierwsze wrażenia z tym serialem mogą być dosyć osobliwe, no bo tak. Co drugi właściwie bohater ma jakiś nienaturalny kolor włosów. Stroje niektórych bohaterów wyglądają jak jakiś cosplay, co jest oczywiście adekwatne do tego, co miało miejsce w formie animowanej, czy też w mandze. No ale na żywo może to wyglądać tak troszeczkę dziwnie na pierwszy rzut oka. Niektóre charakteryzacje bohaterów, tych zwłaszcza bardziej wykręconych stworów, no też niektóre mogą wyglądać dosyć gumowo i plastikowo, co oczywiście mówię, ma swoje odzwierciedlenie w oryginale, no ale w formie live action niekoniecznie może do każdego od razu przemówić. Chociaż budżet był naprawdę spory, to jednak niektóre efekty specjalne widać, że nie domagają. Ale sam budżet widać chociażby w scenografiach, one robią naprawdę duże wrażenie. Bardziej chodzi mi tu o same efekty CGI, no po prostu czasami gryzą one dosyć mocno w oczy. To samo jeżeli chodzi o charakteryzację, niektóre postacie wyglądają naprawdę przerażająco i sugestywnie, podczas gdy inne wyglądają jak jakiś tani cosplay. Wiele osób, które zna One Piece, pewnie zastanawia się, czy to jest wierna adaptacja. No jeżeli chcielibyście zobaczyć serial z aktorami, gdzie byłoby scena po scenie identycznie jak jest w anime, czy też na kartkach mangi,
No to nie, to nie jest tak. I po prostu tam niektóre wątki są poskracane, troszeczkę pozmieniane kolejnościowo i tak dalej. Ogólny zarys całości jest właściwie taki sam. No ale to też chyba nie chodzi w adaptacji, żeby zrobić jeden do jednego, biorąc pod uwagę, że One Piece jest wielką kobyłą, to te 8 odcinków by się tak naprawdę chyba skończyło na pierwszych tam, nie wiem, 20 rozdziałach mangi czy coś takiego. Więc nie było sensu, ale wszystko jakby jest tu zachowane i myślę, że fani One Piece'a są z tej adaptacji zadowoleni ogólnie, bo naprawdę myślę, że tutaj dużo serducha po prostu twórcy dali. Widać, że zrozumiano te postacie, zrozumiano całą tą koncepcję One Piece. Aktorzy są po prostu świetni. Wiecie, Luffy, nasz główny bohater, jest taki zawsze pozytywny, zawsze taki gotowy do działania, zawsze za swoimi przyjaciółmi i taki wierzący w marzenia i że marzenia należy spełniać. I to się udziela, kiedy oglądasz ten serial. I to jest naprawdę po prostu fantastyczne. Pod tym względem, jeżeli chodzi o tą główną obsadę, ale też mówię, tych pobocznych, to jest po prostu super dobrani aktorzy. No po prostu widzisz na ekranie tych bohaterów, których mogłeś oglądać, bądź też nie, zakochasz się w nich po raz pierwszy, po prostu, jeżeli nie oglądałeś wcześniej anime, ani nie czytałeś mangi. I bardzo, powiem wam, zazdroszczę tym osobom, które z jednej strony nie znają oryginału, bo mogą przeżywać właśnie pierwszy raz tę ekscytację, kiedy ja byłem małym chłopcem i oglądałem właśnie One Piece, te pierwsze odcinki, które już teraz się mocno zestarzały, no bo to był jednak 97 rok, no ale pamiętam, jakie uczucia mnie wtedy właśnie, jakimi uczuciami zacząłem darzyć tych bohaterów, kiedy ten 20 lat temu oglądałem One Piece, ponad. Ja pierdzielę, jakie to jest stare. Jak ja jestem już stary. To, co jednak wygrywa w tym serialu, to jest przede wszystkim casting. Luffy, aby dotrzeć do swojego celu, napotyka co chwilę nowych bohaterów, którzy z czasem będą dołączać do jego załogi słomkowych kapeluszy. Zoro, Nami, Usopp, Sanji, każdy z tych bohaterów jest inny, ciekawy, za każdym stoi jakaś zupełnie inna przeszłość, która bywa czasami mocno brutalna i jest to w serialu ukazane fajnie, sugestywnie, nie jest to na pewno serial dla najmłodszych dzieci. I każdy z aktorów, czy to tych pierwszoplanowych, czy nawet pobocznych, którzy pojawiają się tutaj na krótkie momenty, są tak dobrze dobrani. I każdego z tych aktorów czy aktorek tak szybko polubicie, bądź też znienawidzicie w przypadku tych złych, że nie będziecie mogli oderwać od tego serialu wzroku, tak przyjemnie go się ogląda. Jeżeli zauroczą was pierwsze minuty, to jestem pewien, że będziecie chcieli zobaczyć jak najszybciej te 8 odcinków, a kiedy się one skończą, to będziecie po prostu żałować, że to tak szybko poszło. Ja przynajmniej tak miałem. Wspaniałe jest poczucie przygody w tym serialu, takie wiecie, że jesteśmy ciekawi, że ten świat wykreowany tutaj na ekranie jest taki naprawdę, z jednej strony no pewnie widzieliście nie jeden film o piratach i wiecie czego możecie się spodziewać, ale tutaj jest to coś innego, coś nowego, więc jesteście po prostu ciekawi tego świata, jesteście ciekawi co się przydarzy naszym głównym bohaterom i to jest coś czego ja już dawno w serialu nie miałem. Ale tak jak mówię, no ma ten serial swoje minusy, ale te plusy są tak duże, że po prostu no kurde, siadać i oglądać, no. Aż kiedy się skończyło to 8 odcinków, miałem ochotę znowu usiąść i znowu zacząć to oglądać. Mam nadzieję, że Netflix nie spierdol tego i rób te kolejne sezony i to szybko. Dlatego dla pierwszego sezonu One Piece w mojej opinii może być tylko jedna ocena. O, One Piece to pyszny serial. Fucking delicious. No i kurde, no i da się, no moi drodzy. Może to, że faktycznie autor mangi podobno współpracował z Netflixem i wydaje mi się, że tak, bo właśnie uchwycono tą esencję, czym jest One Piece, tych bohaterów i tak dalej, więc no nie jest to tylko chyba czcze gadanie, jak w przypadku Andrzeja Sapkowskiego i Wiedźmina, gdzie tam ta współpraca to chyba nie wiem na czym polegała, na tym, żeby czek po prostu panu Andrzejowi przelać, że podobno wszystko musiało przejść przez ręce właśnie Eiichiro Ody, więc To dało efekt, tak? Czego mi brakuje? Troszeczkę więcej żywych kolorów, jednak One Piece jest dosyć kolorowy, ale nasi bohaterowie będą podróżować w różne miejsca, więc mam nadzieję, że tam może więcej kolorków się przydarzy, bo czasami jest taki szaro-brudny troszeczkę ten serial, zwłaszcza gdzieś tam, wiecie, piękne morza, piękne widoki, a tam szare niebo i w ogóle i cimno, więc troszeczkę takie ożywienie kolorkami, no i no, troszeczkę nad tymi efektami specjalnymi, żeby tam
popracować, ale może to nawet nie była kwestia budżetu, co tego, że po prostu studia teraz robiące grafikę komputerową do filmów najzwyczajniej w świecie nie wyrabiają się, jest tyle tych projektów, deadline'y są tak krótkie, że tutaj możliwe, że też była właśnie, tak było w przypadku właśnie tego serialu One Piece, że czasami w niektórych momentach te sceny nie domagały i aż wydawało mi się, że czasami na przykład to, że Luffy potrafi być gumowy i wydłuża swoje kończyny, jest ukrywane przez twórców, żeby wiecie, żeby tak, żeby nie wyglądało to za sztucznie, to gdzieś to tak będziemy pokazywać troszeczkę na bliższych ujęciach naszych bohaterów, żeby nie za dużo tego, tej gumowatości naszego bohatera pokazywać. Ale biorąc pod uwagę, co się będzie działo później, jeżeli twórcy nadal będą kontynuować, no to będą musieli już niejedno pokazać w tej kwestii, więc trzeba tutaj na pewno dopracować efekty specjalne. Dajcie mi, moi drodzy, znać w komentarzu, jak wam się podobał One Piece. Jeżeli jesteście fanami, jeżeli lubicie, znacie oryginał, to jak wy odbieracie właśnie ten serial i jak właśnie podobali wam się bohaterowie. Dla mnie casting jest po prostu bezbłędny. Żadnego z tych aktorów wcześniej nie znałem, a teraz po prostu całą ekipę po prostu bardzo, bardzo polubiłem. Ja dziękuję wam bardzo. Jeżeli materiał wam się podobał i chcecie zostać na dłużej, to zapraszam do zostawienia subskrypcji, zostawienia łapeczki w górę, a ja się z wami już żegnam. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.